Jak pracować z kartami afirmacyjnymi? Zapraszam na materiał. Dzień dobry. Po pierwsze, czym są karty afirmacyjne? Wydałam takie karty, one się nazywają Twoja transformacja i tych kart jest 121 i te karty są ułożone według 11 kategorii. I ja Wam teraz przeczytam te kategorie. Po pierwsze mamy kategorię związek, czyli i w każdej kategorii jest 11 kart, dlatego 11 razy 11 daje nam 121. No i mamy na przykład taką kategorię związki i zaraz później opowiem jeszcze, jak pracować z tymi kartami. Natomiast na przykład losujemy sobie taką kartę, związek i hasło lekkość. I tutaj jakby mamy grafikę. Te grafiki będą takie same w każdej kategorii, czyli jedna kategoria to jest jedna grafika. Natomiast po drugiej stronie mamy dekret, czyli zbiór afirmacji. I tak będzie w każdej kategorii, ale zgodnie z umową przeczytam wszystkie kategorie. Poczucie własnej wartości. Trzecia kategoria to wewnętrzny krytyk, czyli jak się od niego uwolnić tak naprawdę. Czwarta kategoria to jest wdzięczność. Piąta kategoria to jest akceptacja siebie. Szósta, spełnienie zawodowe. Siódma, spełnienie rodzinne. Ósma kategoria to są emocje. Dziewiąta, bezpieczeństwo. Dziesiąta, ciało. I jedenasta, dobrostan. Oczywiście numeracja tych kategorii tutaj nie ma żadnego znaczenia. Po prostu no, trzeba było to jakoś opisać, więc porządkowo są nadawane te liczby tutaj, żebyśmy się numerologicznie tutaj niczego nie doszukiwali, bo akurat tu nie ma. I teraz, co afirmować? No to afirmować możemy wszystko, gdzie czujemy, że może być nam lepiej w życiu niż obecnie mamy. To chyba tak mogłabym najprościej odpowiedzieć na to pytanie. Czyli jeżeli czujesz, że w Twojej pracy nie jest tak, jakby mogło być, nie czujesz tego flow, nie czujesz tego spełnienia i z pracą, którą wykonujesz, i z zawodem, i z szefem albo z klientami, i z pieniędzmi, to możesz sobie przeafirmować myślenie w taki sposób, żeby zaczęły się dziać rzeczy, które w perspektywie spowodują, że będziesz czuł się spełniony. Po prostu. Jak używać tych kart? No to jakby najprostszy sposób jest taki, że codziennie rano bierzesz te 121 kart. One się tak ledwo mieszczą w ręku, ale można. Tasujesz je sobie, zamykasz oczy i losujesz jedną kartę. Tak? No to dobrze. To ja na przykład sobie wylosowałam kartę na dzisiaj. Emocje, wyzwolenie. I czytam sobie ten dekret. Biorę jakby tą kartę sobie na dzień i czytam ten dekret tak często, jak mi się o nim przypomni w tym dniu. Nie? I napełniam się tym, pracuję sobie z tym, pozwalam, żeby się pojawiały różne informacje, różne rzeczy, żeby następowały transformacje na poziomie komórkowym, żeby to się uwalniało i tak dalej, i tak dalej. No ja akurat pracuję z domu, więc ja tą kartę kładę sobie po prostu w widocznym miejscu na biurku i co mam chwilę, czyli pomiędzy tam spotkaniami, czy pomiędzy pisaniem książki, jak robię sobie przerwę, to czytam sobie ten dekret i tak jak mówię, ja z nim pracuję. Natomiast jak muszę gdzieś wyjechać i wiem, że cały dzień mnie nie będzie w domu, to ja tą kartę sobie robię zdjęcie i ustawiam jako pulpit w telefonie. I co dotknę mojego telefonu, to widzę tą kartę afirmacji i mam możliwość przypomnieć sobie, że wchodzę w inne wibracje, że wchodzę w inne częstotliwości, że zaczynam inaczej myśleć, bo to o to w tym wszystkim chodzi.
I teraz tutaj, tak jak, albo drugi sposób, tak jak powiedziałam wcześniej, mamy tutaj 11 kategorii, które Wam przeczytałam. I te 11 kategorii mówi nam o tym, że, no bo może być tak, że na przykład powiesz tak, no z kasą ok, ze zdrowiem ok, tylko w związkach mi coś niekoniecznie. No więc na przykład bierzesz sobie kategorię związek, bierzesz sobie poczucie własnej wartości i bierzesz sobie kategorię emocje. Na przykład te trzy i przez jakiś określony czas losujesz karty tylko z tych wybranych trzech kategorii. Może też tak być, nie? Bo te kategorie się ze sobą łączą, no bo w związku zazwyczaj mamy kłopot z emocjami, więc jak już pracujemy nad związkiem, to dołóżmy od razu pracę z emocjami, tak? Jeżeli na przykład w pracy jesteście i nie czujecie spełnienia, czujecie się nie dość dobrze, bo to w ogóle standardowy temat, no to oprócz tego, że będziecie przyciągać na przykład spełnienie zawodowe, to pracujcie też z poczuciem własnej wartości i z wewnętrznym krytykiem. Tak? Oczywiście te wszystkie rzeczy są ważne, żeby je robić razem. Taka kategoria jest tutaj właśnie dobrobyt, jak sobie dobrostan, dobrobyt i karta afirmacji. Jak karty afirmacji mogą Ci w tym pomóc? Już Wam szukam kilku kart z tej kategorii. Mianowicie na rysunku jest taka postać i jeden z moich uczniów powiedział: o, to ty w kabriolecie? Nie mam kabrioletu, bo w kabriolecie wieje. To ja bym z moją wrażliwością na wiatr, to nie wiem, czy bym się nadawała do kabrioletu, ale też nigdy nie jechałam. Natomiast chodzi o to, że tutaj mamy właśnie ten dobrostan i krok po kroku, jak go osiągnąć. Więc oczywiście, jeżeli jesteś już na tym etapie, że już właściwie wszystko masz poukładane w sobie, te emocje już nie rządzą tobą tak bardzo, tylko ujarzmiasz je, jesteś takim dobrym jeźdźcem już na koniu emocji i chcesz sobie właśnie już afirmować dobrobyt i dobrostan, no to zachęcam Cię do używania właśnie kart z tej kategorii. Ich jest oczywiście 11, jak wszystkich, i po prostu codziennie losuj sobie jedną. Tutaj będziesz miał też różne zadania. Na przykład jest taka karta, ona się nazywa dobrostan, dobrze traktuję sama siebie, czy siebie, dobrze traktuję siebie. I tutaj po drugiej stronie są pola do wypełnienia przez Ciebie. Także to oczywiście warto, według mnie też sobie raz na jakiś czas takie ćwiczenia zrobić. Siła i energia na co dzień, czyli dlaczego warto korzystać z tych kart. No, bo jak sobie pomyślisz nad bardzo prostą rzeczą, czyli nad taką, że każda myśl, którą masz, ma pewną częstotliwość i to w bilansie godzinnym, dziennym, tygodniowym tworzy Twoją wibrację. Tą energetyczną, czy jesteś zadowolony, niezadowolony, smutny, wesoły, w depresji, poza depresją itd., itd. Więc najprostszym sposobem, według mnie, wydawałoby się, i to tak jest, że jest przeprogramować swoje myśli na takie, które będą miały wibrację, która będzie nas wspierać. I właśnie dlatego zapraszam Cię do zakupu kart afirmacji, cały zestaw. Możesz je kupić u nas w sklepie. I zapraszam Cię do tego, żeby korzystać z tych kart właśnie po to, żeby nauczyć się myśleć w taki sposób, żeby wytrącająca się energia z Twoich myśli była tą energią Cię wspierającą, pomagającą Ci manifestować, otwierającą Cię na to, żeby Twoja podświadomość dawała Ci dokładnie to, czego chcesz. Także dołożyłyśmy wszelkich starań, żeby te karty afirmacji były wydane jak najładniej, jak najkorzystniej. Wika robiła grafiki i korekty, Natalia zarządzała całym procesem, ja pisałam treści.
Także zapraszam do tego, żeby na co dzień pracować z kartami afirmacji, bo jest to najprostsza, najtańsza droga do tego, żeby przyciągnąć do swojego życia dobrobyt i dobrostan. Czego oczywiście z całego serca wszystkim życzę. Znajdźmy się na Facebooku, subskrybuj, lajkuj, jeśli uważasz, że czegoś nie powiedziałam, a chciałbyś dopytać, czekam na Twoje komentarze. Ściskam mocno i do zobaczenia w wszystkich możliwych social mediach, włącznie z TikTokiem i Instagramem.